Spróbujmy rozwiązać teraz taki układ równań, mnożąc na początek wszystkie nawiasy przez liczby stojące przed nawiasami. To są wyniki tych mnożeń. Tu będzie takie jakieś 7,5. Teraz porządki w pierwszym i drugim równaniu. Tu mamy minus 4 dodać 1, to jest całe minus 3. Jak dodamy minus 3, dodamy minus 3 bez sensu powiedziałem. Jak dodamy trójkę obustronnie, to tutaj dostaniemy 10. Teraz w drugim równaniu. To sobie zostawiam. Tutaj mamy minus 13,5, dodamy 13,5 obustronnie i otrzymamy 27. Wracam do pierwszego równania, dzielę tutaj obustronnie równanie przez 2, a drugie równanie przepisuję bez zmian. I teraz uwaga, w pierwszym równaniu wyznaczymy y. Zrobimy to w ten sposób, że minus y przeniosę na prawą stronę, a piątkę przeniosę na lewą stronę. I stąd otrzymamy, zobacz, 2x odjąć 5 to się równa y. No ale zapiszemy to tak. Y to się równa 2x odjąć 5. A drugie równanie przepisujemy bez zmian. Teraz pierwsze równanie przepisujemy bez zmian i wstawiamy to wyrażenie w miejsce y, tutaj. Tu sobie zostawiamy. OK. A w drugim równaniu mamy tak. 3x dodać 10x, odjąć 25, to się równa 27. Porządki w drugim równaniu robię. 27 dodać 25 to takie 50, 52 jakieś, nie? No to x wyjdzie mi równy 4. Natomiast y będzie równy, zaraz się okaże, y będzie równy 8 odjąć 5. To jest 3. I kolejne zadanie za nami.